Nie wiem dlaczego, ale Yeti olał umówione spotkanie z Milky. Jest po 12, a on nie przyszedł w umówione miejsce, przez co nie wpadnie w naszą pułapkę. Nie wiem, to jest jakaś tragedia. Jest 12.03 i aktualnie nie ma go. Miał być tutaj o 12, ewidentnie się spóźnił. Czekam tutaj już kurczę od godziny. Nagrałem film na plusa i czekam. I nie ma go, nie ma, po prostu nie przyszedł. Olał sytuację. Nie wiem dlaczego tak jest, nie rozumiem tego totalnie. Tu są jakieś kwiaty, w ogóle to też nie rozwaliłem tego tutaj przyszedłem, ale nie wiem co tu robią te kwiaty, ale nie chcę w to wnikać, nie chcę w to wnikać, nie... A czekajcie, to jest jakaś ten, tutaj palenka zgodziła się zostać. Nie ruszam, nie ruszam, to jest bardzo cenny, że tak powiem, miejsce, to ja nawet nie wiedziałem, okej, dobra, to oni są już razem, okej. Nie wiedziałem, nieważne, w każdym razie, no nie wiem o co chodzi, nie przyszedł tamten Yeti, to ewidentnie nie zadziałało, nie wiem dlaczego, nie nabrał się na to, nie przyszedł na spotkanie, nie rozumiem, aczkolwiek wiecie co, ja chciałbym mu dać jeszcze chwilę czasu i chciałbym zrobić to inaczej, a mianowicie chciałbym przygotować się na to jego spotkanie w troszkę inny sposób, zróbmy podki na niewidzialność, mam przygotowane poty na niewidzialność, dzięki czemu będziemy mogli być bliżej, będziemy mogli podejść do samego miejsca, w którym również jest to wszystko zrobione tam, żebyśmy mogli złapać tego Yetiego i mam nadzieję, że to się uda. Aktualnie, no, nie ma go tam. Pójdę tam jeszcze raz sprawdzić, czy przypadkiem nie przyszedł, czy może wpadł w tą pułapkę i tak dalej, ale nie wiem o co chodzi. Jest 12.10. Nie ma go. 10 minut spóźnienia, nie przyszedł po prostu. Wiecie, ja czuję się, że tak powiem, zażenowany czuję się i po prostu okłamany się czuję, wiecie. No, umówiłem go na spotkanie, dałem mu wszystkie informacje z tym związane. Nie przyszedł. Nie zainteresował się, nie przyszedł. Nie rozumiem tego totalnie, ale okej. Nie ma problemu. Sprawdźmy po prostu, czy go tam nie ma przypadkiem. O, nie. Sam wpadłem prawie w pułapkę moją. Co się tu wydarzyło w tym momencie? Nie, to tak nie może być. Ja nawet nie mam łopaty, żeby to, naprawić. Dobra, nie, muszę wracać na chatę, żeby zabrać więcej tego śniegu i to naprawić, zanim on tutaj przyjdzie, jeżeli w ogóle przyjdzie. Aczkolwiek, no póki co w ogóle się nie zapowiada na to, żeby chciał tutaj przyjść. Nie wiem, widzowie, jest mi smutno. Jest mi smutno, bo przecież miałem taki świetny plan. Po prostu on się nie mógł nie udać. Nie mógł się nie udać. Nie rozumiem, dlaczego on nie przyszedł, ale może się spóźnia, może coś mi się obsunęło i tak dalej. Nie wiem, musimy to ograć. Przede wszystkim muszę to naprawić, bo prawie sam wpadłem w własną pułapkę. A tak nie powinno być. Bo to Yeti miał w nią wpaść, a nie ja. No na całe szczęście wpadliśmy gdzieś tam obok. No ale jak widzicie, nie jest kolorowo. Dobra, szybko bierzemy śnieg, bo tutaj pamiętam, że zostawiałem go. Niepotrzebnie go zostawiałem, mogłem go nawet brać ze sobą i powinienem tak robić. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem. Gdzie ja ten śnieg odłożyłem? Dobra, tu jest. Bierzemy ten śnieg w takim razie. Nie wiem, co mam zabrać jeszcze. Co mi się tu może przydać? Nie wiem, jestem załamany. Jen, wziąłem kamienną łopatę. Boże, jakie to jest uwłaczające, nie? Ja przecież mam diamentowe narzędzia. Wszystko diamentowe i tylko łopatę kamienną. Ale bieda. Dobra, tak być nie może. Mam plan. Zamurowuję to. Wypijam potę na niewidzialność i idę szybko sprawdzić, czy on przypadkiem nie siedzi gdzieś tam u siebie w jaskini. Może zapomniał, może mu jakoś przypomnę o tym i tak dalej. Dobra, zamurowałem tą dziurę, teraz już jest tutaj bezpiecznie i możemy zejść tutaj. Dobra, weź wykorzystajmy tą łopatę w końcu. Aczkolwiek, a w sumie mam za dużo tych bloków, nawet nie musiałem tego wykorzystywać. Dobra, zejdźmy na dół, weźmy sobie tutaj pochodni trochę rozstawmy, żeby tutaj jakokolwiek to było oświetlone. Ja wam w ogóle pokażę, bo my to robiliśmy na plusie tutaj i jeżeli ktoś nie widział, no to serdecznie zapraszam na plusa. Tam oczywiście odcinki codziennie o 14.14 i tutaj przygotowaliśmy pułapkę właśnie na tego Yetiego i on tutaj ma się złapać, ale jak widać nie ma go! Nie wiem gdzie on jest! Proszę, niech on się kurczę tutaj pojawi, niech on w końcu przyjdzie i się niech da złapać w tą pułapkę, bo przecież nie wytrzymam. Dobra widzowie, ja nie wiem, ja to olewam, ja po prostu muszę poczekać. Ja w ogóle się przejdę do niego zobaczyć, czy on w ogóle odczytał wiadomość, bo sytuacja jest taka. Patrzcie, nie ma go w ogóle na serwerze. Nie ma go, po prostu jestem sam. Nie ma go, ja nie wiem co ja mam zrobić, bo czekałem ile czasu, naprawdę, i on się nawet nie pojawił, więc ja nawet nie musiałem czekać tu przy tej pułapce, chociaż czekałem i tak, nie wiem po co, ale czekałem przy tej pułapce, mimo że go nawet nie było na serwerze, on nawet nie raczył dzisiaj wejść, nie było go w ogóle przez cały ten czas, nie ma go. I nie wiem o co chodzi, coś mi się obsunęło, ale nie rozumiem co. Dobra, idziemy zobaczyć do niego do jaskini, czy on w ogóle odczytał tą wiadomość, którą mu zostawiłem. Bo jeżeli on tej wiadomości nie odczytał, no to sobie możemy czekać wieki, nie? A mam nadzieję, że odczytał, bo troszkę się napracowałem. Przygotowywałem się do tego kilka dni, a tutaj
Tutaj lipa totalna, nic nie mogę zrobić. Dobra, i nawet wiadro wody straciłem, tam zostało przecież w tym. Czemu ja tego nie zabrałem? Boże, co się dzieje? Jaki ten dzień jest po prostu nieudany, nie wiem, nie rozumiem. Dobra, jest ta skrzynka, uwaga, od Szczypsona, nie jest rozwalona. Ale, dobra, nie ma wiadomości, czyli ją odebrał. Dobra, wracam tam z powrotem i zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli... Albo wiecie co, nawet nie, on jak się pojawi, to powinien być gdzieś tu. Ja tu się gdzieś skampię, ja tu po prostu gdzieś, wiecie, gdzieś... Gdzieś się ukryję najlepiej, mam pomysł, ale mam skrytkę, patrzcie to, robimy tak. Uwaga, podchodzimy tu, stajemy tu i teraz tak, klikam, o, patrzcie jaką mam kampę, jaki mam wgląd w to, co się dzieje w jego jaskini. Szybko w drugiej ręce podka na niewidzialność, jak się tylko pojawi, to od razu to wypijam. Zostaję tu, robię cięcie i czekam, aż się pojawi. Nie wiem, trudno, najwyżej spędzę tu całe życie. O, widzowie, jest i wlez na serwer, dobra, widzę go, jest tam. Czekajcie, piję potę, żeby mnie nie zauważył, dobra. Jest, ale przypał, ledwo co przyszedłem i akurat mi się wyświetliło, że dołączył, jest tam, stoi. O kurde, ale akcja, dobra, jest. Jednak jest szansa na to, że uda nam się go dzisiaj złapać. Dobra, widzowie, jestem ciekaw, gdzie on pójdzie, nie wiem, o co chodzi, ale mam... Śledzimy go i zobaczymy, czy on przypadkiem teraz nie postanowi sobie tam pójść. Może on, nie wiem, może sobie godziny pomylił, może on się posługuje jakimś innym zegarkiem, może po prostu, wiecie, może myślał, że to jest teraz i on po prostu teraz idzie w tamtą stronę. Akurat widzę, że idzie, więc super. I akurat idzie, że tak powiem, nawet w dobrym kierunku, więc jest szansa na złapanie Yetiego. Jest szansa. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że się to uda. Dobra, on sobie idzie na spokojnie. Na całe szczęście mamy tą potę na niewidzialność. Mamy spokojnie jeszcze 7 minut ponad, więc możemy na spokojnie iść i się okaże, czy on faktycznie tam wejdzie, czy nie. Dobra, on idzie ewidentnie. Mam nadzieję, że on nie ma nic ze sobą. Mam nadzieję, że nie ma żadnego kilofa, miecza, innych takich rzeczy, bo inaczej się uwolni z tamtej pułapki, a tak to na pewno tam zostanie uwięziony i stamtąd nie wyjdzie, więc to jest cel na dzisiaj, żeby właśnie go tam uwięzić. Dobra, on idzie sobie na spokojnie, on idzie ewidentnie w tamtą stronę, ja rozumiem, on chyba po kordach idzie, bo ja dałem mu tą książkę z kordami, on na kordy idzie bezpośrednio, to on pójdzie tam bezpośrednio, okej, zbliża się, ej, on idzie tam, dobra, uda się to, dobra, widzowie, ja idę bokiem, tak, żeby to widzieć z drugiej strony, jak on tutaj będzie wpadać, on sobie tam idzie, dobra, czekajcie, ja tutaj zejdę na dół, zejdę tu, hop, dobra, gdzie on jest, ej, zgubiłem go, gdzie on jest, czekajcie. O, tam jest, dobra, widzę go. Schodzi z tej góry, tak jakoś się rozgląda. Pewnie bada teren, czy przypadkiem to nie jest zasadzka. O, a tutaj niespodzianka, jest zasadzka. I to jeszcze jaka? Dobra, czekamy tu na niego. Stoję przy tej pułapce i zobaczymy, kiedy tu przyjdzie. On tam coś kmini, rozgląda się. Ewidentnie widzę, że się rozgląda. Dalej sobie nie zrobiłem tej lunety. Muszę to w końcu zrobić, bo jak nie mam tej lunety, to nie mogę tak patrzeć na daleko. Dobra, on tam siedzi. Czy on ma lunetę? On ma! On ma lunetę normalnie i patrzcie, on się przygląda tutaj do tego. Ej, czy on mnie ogra, czy on przeczyta tą tabliczkę z daleka? Nie mam nadziei, że tu podejdzie. Proszę, żeby się nie okazało, że on jest taki inteligentny. Błagam, niech on tu po prostu podejdzie i się da złapać tą pułapkę. Błagam, tyle nad tym pracowałem. No po prostu to się musi udać. Błagam, dobra, idzie. Dobra, popatrz przez tą lunetę. Dobra, ale zobaczy na pewno, że jest tam napisane, że ma popatrzeć na drugą stronę tabliczki. Oby przeszedł po prostu obok tej tabliczki. Dobra, ej, wielka chwila, czy to się uda? Halo, uwaga, dobra, podchodzisz, czyta tą tabliczkę, okej, teraz se pójdź. Tak jest, dobra, złapany, udało się, dobra, schodzę tutaj na dół, idę zobaczyć, jak on tam wygląda, mam to potem na niewidzialność, nie gadam z nim póki co, idę tylko zobaczyć, jak on tutaj sobie daje radę, czy przypadkiem nie ucieka, uwaga, jest złapany, tak jest, krótko z nim, dobra, on wypłynie. Nie wypłynie, bo tam jest lawa, to on zacznie się palić. Dobra, ma żarcie, więc on sobie tutaj przeżyje. Dobra, udało nam się go złapać. Teraz muszę po prostu pójść do kogoś, nie wiem, pogadam z nim czy coś, ale to, nie wiem, jutro. Dzisiaj nie, niech on sobie tu posiedzi, niech on się troszkę, wiecie, niech on się troszkę postresuje trochę, że tak powiem, niech go to nastraszy i po prostu jutro tu przyjdę i z nim porozmawiam. Ale jazda, udało nam się złapać Yetiego. Niesamowite, dobra. Myślałem, że to już się nie uda, serio. Byłem święcie przekonany, że się nie uda go złapać, a tutaj... Taka niespodzianka piękna, dobra, idealnie. Dobra, widzowie, ja kończę odcinek w tym momencie. Udało nam się złapać Yetiego, ja jestem zadowolony. Jutro jakoś z nim porozmawiamy i zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że dowiemy się jakichś ciekawych rzeczy i przede wszystkim spytam się, czego tak naprawdę on chce od Milki.